już któryś raz z kolei jest kontrola przeprowadzana w urzędzie. I po prostu widocznie tak jest, musi być. Ale ja nie mogę zrozumieć jednego. Czy jedyne pomieszczenie dla tych przeprowadzających kontrolę jest biuro rady? Jest nasz pokój, gdzie po prostu tam powinni pracować radni. Tam przyjmują, po prostu dyżury się odbywają. Tam posiedzenia komisji odbywają się. My nie mamy naprawdę gdzie pracować. Ja rozumiem, że raz mogło to się zdarzyć, ale już któryś raz z kolei te kontrole trwają po 3-4 miesiące, teraz już drugi miesiąc trwa kolejna już kontrola i znowu nie mamy. Jest pokój, oczywiście pokój pana przewodniczącego rady, ale to jest pokoik mały. Na dyżury przychodzą nieraz 3-4 osoby jeszcze z dziećmi. Jak my mamy ich przyjmować? Także ja naprawdę jestem zaskoczona, że taka sytuacja jest i to już od dłuższego czasu w urzędzie. Utrudnia się Państwu radnym tej pracy. No, są takie sytuacje czasami, że te kontrole no, jest ich więcej i nie ma innej możliwości, no, to tamte osoby też są posadowione. No, postaramy się, jakby, żeby takie sytuacje było możliwe.